panie pośle. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, panie ministrze. Ja mam nadzieję, że resort rolnictwa wie, że blisko rok temu Parlament Europejski przyjął taką rezolucję dotyczącą uproszczenia wspólnej polityki rolnej, tak zwany raport Ashworda. I tam zostały przyjęte dwie poprawki zgłoszone przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, w tym pana Janusza Wojciechowskiego, wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, bardzo ważne, właśnie dotyczące tej problematyki. Przypomnę dla porządku te poprawki. System kar w stosunku do rolników za błędy popełnione we wnioskach o płatności powinien być adekwatny do wagi naruszeń, a nakładanie kar nie powinno mieć miejsca w przypadku błędów nieistotnych, a w szczególności w stosunku do błędów niezawinionych przez rolnika. I po drugie, jakiekolwiek kary administracyjne, w tym obowiązek zwrotu uzyskanych przez rolnika płatności, nie powinny mieć miejsca z powodu okoliczności obiektywnych lub niezależnych od rolnika. Pan minister w tej swojej wypowiedzi potwierdził, że mimo tego, że kierownicy, jak rozumiem, powiatowych oddziałów agencji składają doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, to aż w 80% tego wszczynania nie ma. Więc jak rozumiem, są nadgorliwi zwyczajnie. I panie ministrze, no nie może być w Polsce 360 paru polityk prowadzonych przez szefów powiatowych agencji. Aż się prosi, żeby resort rolnictwa w to się zaangażował i rzeczywiście ustalił, jakiego rodzaju przekroczenia w tym zakresie mogą nosić znamiona wyłudzenia środków publicznych. Skoro sami przyznajecie, że w 80% to wszczynanie postępowania jest nieuprawnione. Przecież mówił o tym pan poseł Witko. To jest angażowanie aparatu państwowego na ogromną skalę i gigantyczny stres. Mówił pan o ponad 3000 przypadków. Ci ludzie, czy 8000 przypadków. Przez 8 lat. No dobrze, w każdym razie no, spore ilości. Są nachodzeni przez policję, składają wizyty u prokuratora, jak pan się domyśla. Nie są to przyjemne rzeczy, a chodzi o kilkanaście złotych. Dziękuję bardzo.